Od niepozornych kilku linijek skreślonych żołnierską ręką rozpoczynamy dziś długie zapewne zmagania z tajemnicą skarbu marszałka Rydza Śmigłego. Zajmiemy się również rzeczami znacznie cenniejszymi niż kosztowności powierzone ziemi. Dumą, honorem i odwagą. Ta historia ma kilka początków i jak dotąd żadnego jeszcze końca. Historia sensacyjna. Otóż zaczyna się wszystko od teczki pełnej dokumentów niezwykle osobliwych. Najpierw pokażę Państwu te adnotacje. Przedmioty wartościowe zakopane. Przechować w teczce osobnej. Szef Biura Rejestracyjnego Ministerstwa Spraw Wojskowych na ręce pana majora Kolendo. Data 21 grudnia 1939 roku. Tak dla mnie zaczęła się historia skarbu marszałka Rydza Śmigłego. Każdy żołnierz i oficer zgłaszający się do Armii Polskiej we Francji składał relacje ze znanych mu zdarzeń z kampanii wrześniowej. W kwestionariuszu pytań były i tak szczegółowe jak te dotyczące zakopanej broni i rzeczy o wyjątkowej wartości. Oto treść dokumentów z archiwum Instytutu Generała Sikorskiego w Londynie. Quetquidan, 30 grudnia 1939, do dowódcy 3 Pułku Piechoty w miejscu. Melduje, że w czasie kampanii wrześniowej, mając przydział do naczelnego dowództwa, byłem przydzielony jako żandarm do pełnienia służby przy pani marszałkowej Śmigłej Rydzowej. W czasie pobytu w majątku hrabiego Raczyńskiego w Ludwinowie koło Czemiernik zostały zakopane skrzynie, których wartość nie jest mi znana. Watkowski Felix, kapral. Protokół spisany dnia 12 grudnia 1939 przez kapitana Makusa Adama z kaprala rezerwy Pomagalskiego Kazimierza w sprawie zakopanych przedmiotów wartościowych w czasie ewakuacji w Polsce. Rano 8 września zaczęto zakopywać w piwnicy 15-16 skrzyń. 9 września od godziny 23 zakopaliśmy 3 skrzynie w pustej oborze pod zerwaną podłogą. Skrzynie były bardzo duże i bardzo ciężkie. Kapral Kazimierz Pomagalski. Wołałem te dokumenty tylko we fragmentach, ale taka jest rytmika i takie jest prawo przekazu telewizyjnego. Natomiast kolegom poszukiwaczom chętnie udostępnię je w pełnym brzmieniu. Każde analizowane tutaj słowo może dać odpowiedź na tą wielką i zasadniczą kwestię. Gdzie w istocie został ukryty skarb marszałka Rydza Śmigłego? A po raz drugi tę opowieść można by zacząć tutaj, na rogu ulicy Belwederskiej i Klonowej. Tam w głębi mieszkał marszałek Rydz Śmigły w tych pokojach na pierwszym piętrze i 28 sierpnia 1939 roku z tej właśnie uliczki wytoczyła się kawalkada samochodów. Samochód osobowy i 3 ciężarówki. Na ciężarówkach pod plandekami spoczywały skrzynie. A co zawierały, można się pokrótce zorientować z opowieści ludzi, którzy w tej sprawie uczestniczyli. Była więc piękna kolekcja broni białej, była kolekcja angielskiej broni myśliwskiej, były ryngrafy darowywane zwykle marszałkowi przez poszczególne pułki i dywizje, były pamiątkowe szable, w tym szabla Batorego. Ogromne, niewyobrażalne bogactwo, nie tylko w sensie kruszcu i wartości tego, co gdzieś tam daleko w ziemi leży, ale przede wszystkim w sensie historycznym. Stąd z Warszawy ta kolumna ruszyła w kierunku Czemiernik. Ta nasza podróż Warszawy do Czemiernik, 150 km bocznymi drogami, tak jak jechała kolumna ze skarbem marszałka Rydza Śmigłego, to wystarczający czas, aby niesamowicie nakręcić sobie wyobraźnię.
Już sobie wyobrażam tą pierwszą zrzuconą warstwę ziemi, potem pojawiają się skrzynie, a potem to już właściwie tylko, jak powiedziałem, wyobraźnia. Chciałem Państwu pokazać jeszcze jedno, nie pokazywałem dokumentu najważniejszego. Otóż oficer, który sporządzał raport, na końcu narysował coś takiego. Spójrzcie Państwo. Zakopane skrzynie. Tu podobne miejsce, tu podobne. A to są obrysy budynków. Tutaj kserokopiarka obcięła, ale napis brzmi pałac, budynek gospodarski, stodoła, budynek gospodarczy. W takich poszukiwaniach najważniejsze jest to, co przechowała pamięć lokalna. W małej miejscowości zawsze są jakieś oczy, które tajemne rzeczy widzą, i uszy, które nawet szeptane słowa słyszą. Z opowiadu mojego ojca pamiętam, że mówił, że jechał przez Czemiennik Kolumny na około 30 samochodów oplandykowanych w stronę Ludwinowa, pytając się o drogę właśnie. Raczyńscy w Czemiernikach to dosyć późna, bo XIX-wieczna historia. Niemniej intrygujący jest ten związek rodziny Rydza Śmigłego z Raczyńskimi. Otóż kiedy już jako Adam Zawisza Rydz Śmigły wraca do Warszawy, mieszka u generałowej Maksymowicz Raczyńskiej, tam też umiera. A tutaj bardzo lubił Rydz Śmigły przyjeżdżać ze względu na charakter, na krajobraz. Te związki były na tyle silnie rozbudowane w końcówce lat 30., że Rydz Śmigły, myśląc o potencjalnej wojnie i o potrzebie ukrycia tego, co miał, a na przeżycie nagromadził cennego, pomyślał właśnie o tutaj, o Czemiernikach. Sam pałac, jak widzicie Państwo, do tego celu się nie nadawał, to rzuca się w oczy natychmiast te piękne mury i ta piękna budowla i to całe romantyczne założenie z tymi pochylonymi nad stawem wierzbami. Stąd też wybrał miejsce dużo skromniejsze, pałacyk myśliwski Ludwinów głęboko w lasach. Czemierniki w kontekście każdej wojny jawiły się jako miejsce odległe od zagrożeń. 7 września jednak, kiedy marszałek przeniósł swe centrum dowodzenia do Brześcia nad Bugiem, a armia niemiecka parła ku Wiśle, poleciał małym samolocikiem do Ludwinowa i wtedy zapewne podjęli z żoną decyzję o zakopaniu rzeczy, których nie sposób było zabrać z podróżnym bagażem. Następnego dnia żołnierze zaczęli kopać. Już świtało, kiedy tą drogą, tym gościńcem w łąb czemiernickich lasów wtoczyła się kawalkada samochodów, samochód osobowy na przodzie, dalej samochody ciężarowe. Ostrożnie, po znacznie głębszym niż teraz piachu, manewrowały w kierunku pałacu myśliwskiego Ludwinów. Spróbujmy zorientować sobie mapę w terenie tutaj. Ty masz taki sposób, ja mam znacznie prostsze urządzenie, zresztą urządzenie z duszą. Przeszło szkołę podchorążych w Grudziądzu, przeszło sowieckie łagry, Monte Cassino i wróciło do Polski. Teraz musimy zorientować sobie to w terenie. My zbliżamy się tą drogą do tego zakreskowanego obszaru. To jest właśnie Ludwinów. Kilka najbliższych dni to dla nas zmagania z zatartą zupełnie topografią. Uporczywie będziemy zwozić na miejsce starszych ludzi z okolicy, powtarzając te same pytania. Oczyma wyobraźni można zobaczyć i bryczki, i samochody zdążające do dworu. Tutaj ta aleja świerkowa, która spotyka się z aleją lipową, to są jednak historyczne, stare drzewa. Prawdopodobnie tak. No. Te lipy? I lipy, i świerki prawdopodobnie są sprzed czasu II wojny światowej. To dla nas ważne, bo możemy wtedy spokojnie na planie zaznaczyć sobie granice tego obszaru, który nas interesuje, który dla poszukiwań będzie istotny. Również chciałbym, żebyśmy poznaczyli poszczególne drzewa rosnące na terenie pańskiego dzisiaj obejścia, po to, aby łatwiej było potem lokalizować w naszej tej wirtualnej, komputerowej rzeczywistości zabudowania, bo nie chcielibyśmy po próżnicy grzebać w ziemi. Ze strzępków opowieści próbujemy odtworzyć historię tego miejsca. 10 września odjechała stąd Marta Rydzowa ku niezwykle dramatycznemu losowi, który ją czekał, a opowiemy o nim przy innej okazji.
Opuszczony pałacyk zajęli Niemcy, a pod koniec okupacji rozbili ich partyzanci. W latach 50. rozsypywały się kolejno zabudowania. Dzisiejsza nowa zabudowa zupełnie zmieniła układ przestrzenny. Tu był tarpak, tak? Przed nami. Sam ten młodnik, co tu jest. Ten młodnik. Młodnik to już była prywatna działka. Z tej dużej przestrzeni będziemy wyłączać poszczególne obszary po to, żeby się skoncentrować na miejscu, gdzie potencjalnie ten skarb może być ukryty. Tak pan podjeżdżał od tartaku, tam gdzie się zaczynała ściana pałacu. No gdzieś, proszę pana, w tym miejscach, bo to na starym siedlisku to jest. To mniej więcej, tak? Ściana pałacu. Tak. Ilu rozmówców, tyle różnych wizji tego miejsca, ale powoli mamy uczucie, że jesteśmy coraz bliżej celu. No w tych miejscach to było, bo przecież to rozwalili ten pałac i wybrali te cegły, co tutaj są. I duża stodoła jeszcze była. Gdzie ją szukasz? Duża stodoła, obory. No to gdzieś o tutaj było. Tam dalej. Tak. Ale ja już dokładnie panu nie powiem. To jest ta aleja, którą można było bryczką. Bo można było bryczką wjechać tutaj. Więcej tam z żadną słomą, ścianem, z niczym tu nie było. Wjazdu, tylko bryczką można było wjechać. Do pałacu. Do pałacu, bo to był zaraz pałac. Alejki. Sam pałac był parterowy. Parterowy był. Tam to jeszcze go troszkę znać. Czyli tam klomby, podjazd, bryczka. Podjazd, bryczko z tej alejki, to był prosto do pałacu wjazd. To było przedzielone to płotem, bo to było podwórko gospodarcze. Gdzieś od tej luki, taki, gdzie druty tutaj, tak? W tą stronę gdzieś, to była stodoła tak równo, o tak stała. Zamykająca to podwórko tam. Tak, o tak stała, jak moja dłoń, to stała stodoła taka, no przynajmniej ze 40, stąd tam gdzieś pod koniec, ze 40 metry taka długa. Dobrze. I tu pod nim były nawet piwnice. O, tu są cegły i kamienie z podmurówki. A proszę spojrzeć, o takie. Na wyciągane chyba raczej troszkę za daleko. Bo to nie było już na prościolejki, tylko gdzieś tutaj. Tak. Tak, i tam jest. To niesamowite. Który pan jest rocznik, że pan tak świetnie pamięta? 36. 3 lata przed wojną. Jak rocznik by był, to no ja wiem, nie wiem, był w 9 czy 40, to ja nic nie pamiętam, tylko piękne granie. A tu był ogrodzony, to wszystko było takim przynajmniej 2-2,5 metra takim parganem, płotem. A ja tu mieszkam niedaleko. No byliśmy. No tak. Ja przyjechałem pod płot, słuchałem, jak pięknie grali. No ale potem pan dorastał, bo te zabudowania stały jeszcze po wojnie. Tak. Te stodowe to zawaliła burza. Burza zawaliła ją później. Później jak te stodowe burza zawaliła, to rozwaliły jeszcze, rozebrały tą oborę i zrobiły tu taką oborę. Z tego wszystkiego, z tego dużego, to zrobiły tu taką, no nie za dużą taką oborę. Czy ludzie mówili coś o zakopaniu tutaj majątku Rydza Śmigłego? No wiem, tego coś... To mówili ludzie coś chyba, nie? No ja wiem, czy tu może coś było, może nie było, no ja wiem, no nie wiem tego. Szukali ludzie, kopali tutaj? Nie, tego to nie widziałem, nikt nie kopał. Kto wie, gdzie kopać? Co? No, kto wie, gdzie kopać? Mam wrażenie, że my wiemy, gdzie kopać. Ale tak? Pan nam ogromnie pomógł. Myśmy nie mogli... Pytaliśmy kolejnych świadków. Niektórzy świadkowie przenosili te zdarzenia wręcz na drugą stronę tej współczesnej leśniczówki. To jednak jak mija czas... A to tam za drugą stronę to już jest... Ale wie pan co, co innego? Tam jest... Jak mija czas, człowiek po prostu konserwuje pewne obrazy z przeszłości i nie potrafi ich nanieść na teren. Ale pan tu mieszka, pan jest sąsiadem za płotem. Ja u dzieciaka więcej byłem u tych dzieci jak w domu, bo tu było ciepło w pałacu, ja się chowałem z nimi. Tam taki salon był duży w pałacu. Tu... Leśniczy taki czepski był, to rowerek, no to my już rowerem po tym uczyli jeździć takie konusy. Piękne rzeczy w takiej świeżo przeoranej ziemi. A! Czajniczek fajansowy, pewnie ze dworu, z kwiatuszkami jeszcze.
trochę nierówny. Tutaj buteleczka, takich buteleczek już dzisiaj nie używa. Kiedyś trzymano w nich lekarstwa. No, zdumiewająca księga ziemi, którą można czytać w nieskończoność i nigdy nie mieć dość. Blacha miedziana. Ale tu dopiero archeolog będzie nam mógł więcej powiedzieć. Siwaki. W takich siwakach nosiło się jedzenie w pole, najchętniej w dwojaczkach. No, pewien punkt zaczepienia tutaj już mamy. A co z tego wyniknie, to oczywiście dopiero zobaczymy. Świadkami archeologicznych już poszukiwań będziecie Państwo w następnym programie. A na razie wracamy pod Warszawę, by rozpocząć kolejną opowieść. Pochylone postacie zbliżające się do torów kolejowych, do wiaduktów z takimi urządzeniami w rękach w czasie okupacji były czymś naturalnym, ale zdarzenie, o którym chcę Państwu opowiedzieć, rozegrało się w roku 1952. A tak nawiasem mówiąc, to jest klucz mutrowy. W czasie okupacji osiągał zawrotne ceny na czarnym rynku, bowiem każdy oddział dywersyjny, mając coś takiego, mógł z toru kolejowego strącić każdy transport kolejowy. Nim pojawiły się specjalne miny z zapalnikami naciągowymi, nim pojawiły się bardziej wyrafinowane urządzenia, ten klucz mutrowy był urządzeniem podstawowym. W nocy 11 kwietnia 1952 roku tym podejściem do nasypu kolejowego między Płochocinem a Błoniem wspinało się czterech ludzi. Dodajmy czterech bardzo młodych ludzi. To byli członkowie organizacji Kraj. Zdumiewającej. Rok 52. Konspiracja, już nawet ta najpóźniejsza powinowska, praktycznie nie istnieje. Wszystkie struktury podziemne, infiltrowane, wszystkie środowiska obserwowane przez bezpieczeństwo, a jednak powstaje coś, co ma ogromny zasięg ogólnokrajowy. Chłopcy chcą dać znać światu, że oto Polska walczy, Polska istnieje. Trzeba zrobić coś bardzo wyjątkowego. Ciągle bardzo niewiele wiemy o organizacji Kraj. Bezpieka skrzętnie zacierała po niej ślady. Powstała w końcówce 1948 roku i w przeciwieństwie do lokalnych struktur resztek podziemia objęła województwa warszawskie, lubelskie, rzeszowskie, wrocławskie i katowickie. Jej ogromną siłą była młodzież, bardzo różna psychicznie od zmęczonej, starej konspiracji. Ten specjalny klucz pomyślany jest tak, aby pracowało przy nim dwóch ludzi. Ogromnych sił trzeba, aby wykręcić bądź wkręcić w drewniany podkład nasycony smołą te stalowe śruby. Otóż ten klucz ujmują Tadeusz Klukowski, młody chłopak ze Szczebrzeszyna, major Zenon Sobota, okupacyjne nazwisko Tomaszewski, dowódca, komendant i twórca organizacji Kraj. Tam dalej pracuje jeszcze dwóch żołnierzy podziemia. Za chwilę tym torem kolejowym powinien przebiec z ogromną prędkością ekspres Berlin-Moskwa. To taki symbol sowieckiej dominacji w Polsce. Taki pociąg, do którego Polacy ani wsiąść, ani wysiąść z niego nie mogli. To był pociąg, który woził głównie wysokich rangą oficerów sowieckich, generalicje, pułkowników do strefy okupacyjnej w Niemczech. To było coś, co Polaków niezwykle denerwowało. Akcje bojowe podkomendnych majora Tomaszewskiego to już nie typowa dla dotychczasowego podziemia samoobrona. Większość ma wymiar symboliczno-propagandowy. Likwidują Stefana Martykę, który w programie Polskiego Radia Fala 49 szkalował wszystko, co prawdziwie polskie i patriotyczne. Uderzają na sowiecki ekspres, szykują akcje na radiostację w Raszynie. Szyny zostały rozkręcone, rozsunięte ich główki.
Konspiratorzy odskoczyli od planowanego miejsca katastrofy, mniej więcej 500 metrów pozostawało tylko czekać na ten oświetlony rzęsiście pociąg, który tak triumfalnie przez nasze ziemie, hen ku Moskwie podróżuje. I wtedy stało się coś dziwnego. Zamiast tego potężnego, pełnego pychy pociągu pojawił się zwykły pociąg towarowy. Dziwnym trafem na tą linię kolejową, zamiast ekspresu, który nigdy się nie spóźniał, wjechał zwyczajny pociąg towarowy, a może nie tyle zwyczajny, bo obsługiwany przez drużynę z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Poranieni zostali niemieccy kolejarze. Odwet bezpieki na młodych konspiratorach jest straszliwy. Kilkuset aresztowanych, 11 wyroków śmierci, 5 wykonanych. Zafascynowali mnie ludzie, którzy na początku lat 50., wtedy, kiedy stalinizm jest u szczytu potęgi, aparat terroru jednych już zamordował, innych zamknął do więzienia, co do których miał jakiekolwiek podejrzenia. I oto grupka młodych ludzi mówi nagle nie, buntuje się, wchodzi w skład organizacji, kraj. Chciałem spojrzeć w twarz tym ludziom. Dzisiaj mam okazję. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. To znaczy, że ten obraz, który ukształtowałem, tych pochodów pierwszomajowych, mundurków zatem Polski, to jest fałszywy obraz pokolenia. No na pewno fałszywy, dlatego że byliśmy pokoleniem, które właściwie dorastało w czasie wojny. Byliśmy może za młodzi, żeby włączyć się w działalność konspiracyjną w czasie okupacji, ale obracając się w środowisku ludzi związanych z konspiracją, mimo woli byliśmy włączani. Chcieliśmy być tacy sami. I chcielibyśmy być tacy sami. Dla nas było to zupełnie niezrozumiałe, że ci ludzie, którzy byli dla nas uosobieniem bohaterstwa, ludźmi, na których chcieliśmy się wzorować, ludzie ci byli dyskryminowani, aresztowani i nie mogliśmy się pogodzić z tym systemem, który był wprowadzany w Polsce. Tadeusz Klukowski, jak wiele ofiar komunistycznego terroru, po prostu rozpłynął się. Nie było mogiły, gdzie można było by położyć kwiaty. Pamiętano, tylko pamiętano przede wszystkim tu w Szczebrzeszynie. I kiedy zdarzyła się ku temu okazja, umocowano tutaj pierwszą tablicę, którą jakaś zła ręka zerwała. Teraz to już jest tablica nowa, z pełną prawdą o życiu Tadeusza. Był po prostu harcerzem, który wiedział, że komunizm w Polsce przejść nie może. Ponieważ chcemy zgromadzić szerszą wiedzę o organizacji Kraj, prosimy o kontakt wszystkich, którzy mogą nam w tym pomóc. I oczywiście zapraszamy do oglądania następnych naszych programów. Do zobaczenia.